Nie! To nie będzie film, który będzie miał milion wyświetleń, ale jesteś wielkim szczęściarzem, że kliknąłeś w ten link, ponieważ zobaczysz teraz wszystko to, co działo się na mojej wyprawie dookoła Islandii, która była bardzo, bardzo ciekawa. Jeden z lepszych filmów na moim kanale. Cześć! Maciek zdał sobie sprawę, że jednak, że jednak nie zmieści swojego bagażu. Takie plecaczki małe na Islandię. Ja mam jeszcze mniejszy. O. I co? Bang! Nie mogę z niego. Jak żyjesz? Trudno się idzie. Cześć, jesteśmy właśnie z Maćkiem na Islandii. Cześć wszystkim. Artur mieszka tutaj od ponad 10 lat. Robimy właśnie zakupy na Islandii na cały tydzień. Dosłownie wszystko. Maciek, jak myślisz, ile wydamy na całość? 10 tysięcy. Mi się wydaje, że 9200. Strzelamy. Kto bliżej? A ty, Artur? Właśnie. Nie, myślę, że 7. 7, dobra. Co będzie na... to słuchajcie, wygrany wygrywa, ile ja to mam? 1000 koron, co wy na to? Dobra, chodzę w to, zobaczymy, ile będzie. Maciek był najbliżej. 11 tysięcy koron. 1000 koron. Wygrywa 1000 koron. Płacz lepiej, ty youtuber. Okay. No i tak to poszło właśnie, 11 tysięcy. Ta, tak wygląda 11 tysięcy na Islandii. A ile to jest na polskie? To jest mniej więcej 330-320 zł. Na tydzień, na dwie osoby naprawdę po taniości tyle, ile mogliśmy to ugrać. Przepakowujemy rzeczy teraz i to jest nasz dom na kółkach na najbliższy tydzień. Tu mamy piękne łóżko, które kiedy rozsunie się, to jest naprawdę spore. Maciek i tak będzie spał na fotelu kierowcy, ale on jeszcze o tym nie wie. Mamy lodóweczkę piękną. Jestem zachwycony tym, jak tu dużo jest miejsca względem tego, jak mały to jest samochód, bo to naprawdę jest dużo mniejszy samochód niż transporter. Tu jeszcze półeczka, jest przetwornica na 230 V, tu jest webasto, przekręca się, żeby włączyć, garnki, patelnie, kubki, sztućce, wszystko. No, wszystko. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co można upchać tutaj. A jak my się otworzymy teraz? Tu jest klamka. Oby. Nie, nie ma klamki. No bez jaj, stary. Ty, no powinien być. Tu jest kuźwa. A, bo ty mi się wchodzi, wychodzi. Ruszamy. Nasza przygoda życia, Maciek. Dobra. Tylko ty i ja. Oj. Przez tydzień. I samotne pustynie Islandii. Nawet nie wiem, gdzie ładniej. W zasadzie moglibyśmy robić sobie zdjęcie wyjazdu tutaj, jak i tutaj, jak i jeszcze tam dalej. Strumieniem. Maćku. Zrobię sobie switkę. 3 i 2 i... Obaj z Maćkiem jesteśmy świrami. Dwóch typów, którzy gadają do kamery. Z Yellowboxem było z pewnością bardzo zabawnie. Całkiem dobrze się dogadywaliśmy podczas podróży. Maciek, wysiadaj! Idziesz? Tak. Zobacz, jakie miejsce mamy. No i oczywiście dużo, dużo owieczek. Jesteś podekscytowany, że dzisiaj możliwe, że zobaczysz zorze? Jestem pełen nadziei, że tak się stanie. Kolejny dzień, zorzy niestety nie było. Ale to dlatego, że poszliśmy spać o 20:00 z zamiarem wstania o północy, ale obudziliśmy się o 8:00 rano. Zmęczeni totalnie. Jedziemy dalej. Przyjemna muzyczka, ładne widoczki. Ohoho, ale wesoło. Tu jest tak fajnie, ale wy tego nie czujecie. Tak wali siarką. Wydaje mi się, że to są takie pozostałości po lawie. Taka magma zastygnięta. I stąd te skały. O, Maciek, ale sobie miejsce znalazłeś do siedzenia. Rusza nóżkami. Tup, tup, tup. O, Islandia jest zajebista.
Jesteśmy na stacji. Będziemy teraz tankować, ponieważ przejechaliśmy już 300 km. Patrz, co się dzieje, Maciek. Jest basen termalny i tu jest temperatura 100 stopni, która nagrzewa cały basen energią geotermalną. Wchodzimy? No, spytajmy o cenę. Ale fajnie. Jakbym się napił, to coś by mi się stało. Napij się, zobaczymy. Nie ma innego sposobu. Ale śliska jest to woda. Ale kolor ma piękny. Przepyszna. Co jadasz na śniadanie? Jajko. Gorące źródełka. Patrzcie. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak tu śmierdzi. Woda ma bardzo ciekawy kolor, przez to, że dno jest wieloetapowo pomalowane i wygląda to naprawdę niesamowicie. No, a co się stało? Co zrobiłeś? Yeah, I have to be careful. Maciek już widział? Ja idę zobaczyć razem. Razem z wami, co? Co tu się w ogóle dzieje? Widziałeś kiedyś coś takiego? Widziałem podobne, ale nie tak zajebiste w Norwegii. Kurde, dobrze, że tu przyjechaliśmy. Jeszcze dinozaurów brakuje. Patrzcie, jeszcze krok do przodu i zginąłbym w 120-metrowym wodospadzie. Lecimy. Ja zawsze myślałem, że podróż to jest jakiś taki cel, że trzeba coś tam sobie wyznaczyć, żeby to było ok, żeby się nie nudzić czy coś. Po tej podróży, po tamtej ostatniej podróży mojej i w tej podróży również uświadamiam sobie nadal, że podróż to jest tak naprawdę droga, a nie cel, który chcesz osiągnąć, bo jak dojechałem na Nordkap swoim samochodem, to tak naprawdę czułem się słabo, bo wyznaczyłem sobie ten cel. No i potem już było troszeczkę gorzej. A tutaj, na Islandii, jedziemy zupełnie bez celu. To znaczy, no wiadomo, chcemy okrążyć wyspę, ale nie mamy przecież mapy, gdzie trzeba w ogóle punkt kulminacyjny podróży mieć. Dwa dni temu pomógł nam obcy facet, który totalnie nie znał języka. Chciał nam pomóc, nie wziął żadnej kasy za to. Zacząłem dostrzegać takie rzeczy w podróży. Bardziej patrzeć na relacje z ludźmi, których spotykasz na drodze, właśnie na tej drodze. I to jest chyba kluczowe w moim podróżowaniu. Nie wiem, jak u ciebie. Thank you. I don't talk to you. Chip, 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 chip. Where are you from? Warsaw, Poland. Okay. Ha, pies podjada. For the meat. For the meat only, all right. Sir, you're not vegan. No, we are not vegan. No. We have chodź. Kurczę, z tej perspektywy ciężko to objąć, ale jest naprawdę stromo. Będziemy teraz karmić z ręki konie. Chodźcie. Wy tutaj macie pięknie, macie wolność, co? Ty też zasługujesz na pochwałę, tak. Tak, co, czekasz na chlebek? Nie mam już chlebka, wszystko ci dałem. Maciek, Maciek, chodź na urbex, patrz. Opa! Dawaj. Ale opuszczony budynek. Ło, panie, co tu się dzieje? O, wejście. To jest niesamowity teren. Każde 100 km to jest zupełnie co innego, inny krajobraz. Raz jesteś na wulkanie, raz jesteś na Marsie, raz jesteś w Arizonie, raz jesteś na stepach, raz jesteś na lodowcu. Kiedy napisał do mnie jeden z widzów, mówiąc o tym, że mieszka na Islandii i ma auto, które może pożyczyć bez problemu za Fiko,
Kiedy zobaczyłem, że ceny biletów w obie strony to jest 300 zł, nie uwierzyłem po prostu. Wyjazd jak za darmo. A to, co zobaczycie tutaj, jeżeli tu przyjedziecie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie umiem wam opisać, po prostu musicie to zobaczyć. Nie umiem wam opisać tego, jak pięknie tutaj jest. Teraz tylko szybka herbatka z cytrynką. Jedziemy dalej. Te skałki to jest właśnie odłam tamtego lodowca. Przez te bazaltowe wyżłobienia wygląda jak kościelne organy po prostu. No i gra non stop. Niesamowity widok. Excuse me, do you need some help? No, all right. Cool. Have a good day. Widzicie to? Widzicie to? Trzy, dwa, jeden. Do tyłu! Wspominałem już, że jesteśmy dziwni, prawda? Wodospad nie mieści się w kadrze. Jak go objąć? You want some tea? Okay, I'm preparing something. Po napiciu się herbatki i sfotografowaniu chyba wszystkich możliwych zwierząt napotkanych na drodze, pojechaliśmy dalej. Kolejny wodospad. Bardzo duży. Tym razem z innej perspektywy. Idziemy do wnętrza wodospadu. Na nas już pora, trzeba się pakować. Maciek, pakuj wszystkie majteczki. Wracamy do kraju jutro. Dzisiaj śpimy u tego chłopaka. Się okazało, że nie musimy w kamperze nocować. Za chwilę się pożegnamy z Arturem. Artur, na razie trzeba oficjalnie się pożegnać. Artur to jest osoba, przez którą moja wizja patrzenia na świat się totalnie zmieniła, przez którą totalnie rozważam zamieszkanie na Islandii i wprowadzam się jeszcze w najbliższych latach. A tak na poważnie bardzo ci dziękujemy za użyczenie auta. Jasne. Za całe oprowadzenie. Nie ma problemu. Po wyspie, za wszystko w sumie, łącznie z zakupami, łącznie ze wszystkim. W sumie Artur to jest gość, który we wszystkim nam pomógł tutaj. I do będziemy jeszcze poza kamerą dziękować, ale ja do kamery jeszcze muszę podziękować oficjalnie. Podajcie jeszcze raz. Teraz muszę zabrać Dominikę, bo płacze mi cały czas na Messengerze, że jej nie zabrałem. A my się pakujemy i lecimy od kamperka. Słuchajcie, na Islandii jeździłem już Kadim, ale pierwszy raz mam Mercedesa V8. Do dyspozycji. Dopiero teraz setka przekroczona. Jest pierwszy Uber. Halo. To jedziemy, powiedzmy, gdzie mamy jechać. Jest prosto. A, wy z Polski jesteście. O, a witam. O, policja. Policja. Gdzie? O, policja. A ja bez pasów. Patrzcie. Taki jestem rebel, jeszcze bez trzymanki. Prosto, prosto, dobra. Wysiadamy, jesteś już daleko do domu, nie mamy. Dzięki. Ale już tutaj? Tak, tutaj. Tak. Tutaj już tam 200 metrów. Ale zapłacić mi powinniście! Kurde! Co jest? To jest mój... Jeszcze uciekli. Polacy za granicą to tacy są. Nie można ufać. Czy tam są rybki? Nie ma rybek. Tam się będziemy kopać. Stary! Czemu tylko my się kąpiemy? Bo debile przyjechali z Europy. Ej, chłopaki, trochę to wygląda jak taki basen z Projekt X i wszyscy są dookoła, tylko my się kąpiemy. Brakuje ten, dziewczyn do staników. O, trochę tak. Zorzy polarnej niestety nie widzieliśmy, ale jest pretekst, żeby tu wrócić. Do zobaczenia.